Idei całej nie znamy z strajku, natomiast no, widzimy jego skutki. Chciałem jak najszybciej dojechać, liczyłem, że ten pociąg będzie jechał mimo strajku, ale jak się okazało, nie. Wiadomo, o której ruszy? No około godziny 9. Mam nadzieję, że po tych 2 godzinach opóźnienia ruszy od razu, że nie będzie to dłuższe opóźnienie. Ja jestem byłym emerytem kolejowym, proszę pana, Hitler nie zabierał, Stalin nie zabierał nam uprawnień, a obecny rząd nam zabierał uprawnienia, proszę pana. Tak dalej nie może być, proszę pana. Ja przepracowałem jako maszynista, proszę pana, 40 lat, proszę pana, i teraz zabierają mi wszystkie uprawnienia, chcą ograniczyć i pierwszą klasę mi chcą zabrać i dla mnie, dla rodziny, dla wszystkich, proszę pana. Dziękuję. Czy ja mam nadzieję, że kolejarze nie wygrają tego protestu i mam nadzieję, że rząd tutaj będzie twardy i nie pozwoli sobie na dodatkowe jakieś ulgi dla kolejarzy. Uważam, że się im nie należą po prostu. Dzisiaj o 9 rozpoczynają się rozmowy. My te nasze oczekiwania powtórzymy. Albo rozmawiamy do skutku, albo spisujemy dzisiaj protokół rozbieżności i będzie strajk generalny. Jakie zniżki? To nie o zniżki chodzi. Pan płaci za zniżki, posłów, senatorów. Zniżki kolejarzy są finansowane przez pracodawców kolejowych. Pan również płaci za paliwo bez biznesmena, który zajeżdża na stację, bierze fakturę, po czym jedzie tym samochodem na ryby. Albo dzieci zawieźć do... Kolejarze nie jeżdżą na grzyby, kolejarze ulgi przejazdowe. Kolejarze wykorzystują w 70% ulgi przejazdowe do technologicznego przemieszczania się w pracy. Za swoją ulgę przejazdową zapłaciły. Dlaczego wy nie możecie? My płacimy. Płacimy. 1%. Nie 1%. To proszę pójść ze mną, kupię bilet kolejowy z ulgą 99% z Warszawy do Katowic. Wie pan, ile za ten bilet zapłacę? 19 zł. A bilet normalny z Warszawy do Katowic nie kosztuje 1900 zł, bo tyle bym musiał kosztować, żebym ja zapłacił 19 zł.